Ale ty o czym? Ogromne pizze! O czym ty mówisz? Od dzisiaj masz challenge, tak jak ja. Jesz tylko i wyłącznie mini rzeczy. Ja już to robiłam na tym filmiku. Teraz twoja kolej. Dzisiaj ci będę wszystko gotować, spokojnie. Ty, ale weź się nie wygłupiaj, to... Spokojnie, Kitek, i ja już mam przygotowany taki malutki kubaczek dla ciebie. Dla mnie? Tak. Co ty wymyślasz znowu? I zrobimy dzisiaj taką tycią kawkę, dobra? Dobrze, że schowałem te ci garnki. O, zobacz sobie, dostaniesz taką tycią łyżeczkę. Mofinka, no przestań, znowu! Zoro, mama. I to jest kawka dzisiaj, tak? Tak. Dzisiejsza kawka dla mnie, tak? Dokładnie. Nie przesadzasz trochę? A co takiego niby dostanę do jedzenia, skoro mam niby jeść mini wszystko? Cierpiła się, bo już mam proces. A jeśli wy chcecie, żebym cały dzień ja jadła giga jedzenie, tak jak Kitek na challenge'u w sobocie, to koniecznie zostawcie teraz aż 10 tysięcy łapy w górę. O nie. Ty w międzyczasie nie będziesz używał dużych chomisiów. Czemu? Będziesz się przytulał do... Nie, ja miałem tylko jeść mini rzeczy, nie wymy... No... Proszę bardzo. Ja zabieram panią chomiś i pana chomisia. Pani chomiś. Nie wiem, to... Idziemy! A co tutaj? Dobra, to ci pozwolę. Padusia. Czyli z naszego sklepu Mofinka na przykład, albo z naszego sklepu... Ej, gdzie jest Kituś? Kituś, gdzie jest? Spadł się. Ojeju, spadł. Dobra, tak więc tu jest... O! Twoja kolej, Kitek. Na słodko czy na słono śniadanko? Ja nie mogę, naprawdę mam takie mini jedzenie jeść. Było trzeba nie zjadać ostatnio trzech pizz. No przestań, no dobra, to ja chcę na słono. Dobra. Na deser może. To wygląda w ogóle czadowo, w życiu czegoś takiego nie robiłam. I co najważniejsze, nie potrzebuję mikrofali, bo my nie mamy mikrofali. I zawsze mam z tym problem. To wygląda jak taki troszkę karnawał, festiwal, więc to i tamte widzisz, Kitek, na teraz tą okazję, ponieważ mamy teraz karnawał. Ej, patrz, ale to śmiesznie wygląda. To wygląda jak taka właśnie budka w Azji. Strasznie bym chciała do Azji wyjechać. Przejdźmy do odpakowania tego. Według tej instrukcji trzeba to przeciąć właśnie według tych, ale ja pewnie to 100% źle potnę. I... Przepraszam. Na tym opakowaniu od razu mamy deskę do krojenia i to, żeby zawinąć chyba nasze frytaski. To wygląda czadowo. Opakowania bardzo irytują, bo one się zwijają strasznie. Trzeba by było to na czymś podkleić. To już jest pocięte, tak jak zawsze się tak brzydko roluje. To już ci odcięłam i zobacz, Kitek, już zaraz będziesz miał całe jedzonko. Ile tu mamy sprzętu. I ty sugerujesz, że ja się tym najem, tak? I patrz, wszystko jest podpisane, w sensie, że są obrazki porobione, więc nie będzie jakiejś takiej tragedii. Chcesz mi powiedzieć, że ty z tego zrobić frytki, tak. Co tam jest jeszcze, kukurydzę. Ciekawe, czy to będzie na słodko, czy na słono. Mi się wydaje, że na słono. Ale jeszcze nigdy nie jadłam kraci na słono. Może to jednak będzie na słodko? Jak myślicie, koniecznie dajcie znać w komentarzu, zobaczymy, kto z was zgadnie. Jako już dzisiaj mogę tylko mini rzeczy, to mam takie mini tiktaki. W sensie, zobaczcie, jakie one są malutkie. Dostałem je w prezencie. Zaczynamy od tego czerwonego. To są chyba jabłka w karmelu, więc jednak zaczynamy od czegoś słodkiego. Jak to pachnie? Jak jabłuszko! Jak zielone jabłuszko to pachnie. Dajemy to tutaj. Ale będziesz miał pyszotki, aż się pozazdroszczę. Bardzo dużo tego jedzenia. Mamy wodę. A masz miarkę? Mam tu. I ten zapach. O ja! A jeśli wy chcecie dołączyć do naszego najsłodszego teamu na całym YouTube, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty. To już tak faktycznie się galaretkowate zrobiło, a ja to tak chwilę tak trzymam w tym. Powinnam chyba to szybciej przerzucić do tego. Jabłuszka mamy gotowe. O ja, to jest dobra. Już podjadę. Okej, okay, teraz przechodzimy do bananów. A to nie miało być frytki? Nie, bo to nie ta saszetka. Ale się zrobiła bananowe frytki. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to jest mini telefon, jakby z Lego, tak więc Mofinka chyba troszeczkę przegina. Mamy tutaj frytki, a w ogóle odcinek, na którym jadłam przez 24 godziny tylko i wyłącznie frytki i tam były i na słodko, na słono i w ogóle wymyślne. Macie wproponowanych, także zapraszam was tam cieplutka. To dajemy do naszej frytkownicy. Czy to będzie pachniało jak frytki? Czy to może są churrosy? Czaszki to tam są. Też jedliśmy frytki. Czurasy. Nie mów, że to jest ciężko powiedzieć. Serio? I spróbuję to teraz pomieszać. My próbujemy. Wielki test tej mazi. To jest chyba na słodko. Żartujesz. Nie. Zanim dobijemy z tego i pokroję te frytaski, niech to chwilę wystygnie. Odparuję, żeby się łatwiej to ciało. Teraz przechodzimy do zrobienia kukurydzy. Jeśli lubicie kukurydzę, napiszcie teraz koniecznie w komentarzu. Kukurydzę, ja kocham tu z nad morza. Gorąca, gotowana kukurydza. Gorąca, gotowana kukurydza. Orzeszki w karmelu. Tak się to robi. Ja wam pokażę, jak się naprawdę robi kukurydzę. Czyli tak, kuleczki tutaj dajemy. A czemu te kuleczki są w dwóch różnych kolorach? One miały tylko w jednym. Nie, serio? Tak jest nawet na obrazku. Niedopatrzenie. A z tego lepimy po prostu kukurydzę. To jest taka jak modlina. Do jedzenia? Co to jest? Ja tego nie jem. Ale to dziwnie pachnie. Serio? No. No to ty to jesz. Ty jesz kukurydzę. Mówisz gorąco gotowana kukurydza. Dobra, będą dwie, to ja zjem jedną kolbę, ty drugą. Dobra, ale ty pierwsza. Dobra, ja przynajmniej się napiję tej kawki. Przecież ona wygląda jak woda, czekajcie. Ale słaba, ja nie mogę. Mofinka! Wytłumaczysz mi, co się stało? Kukurydzą mi nie wyszło. Zociu, coś tu zrobiła. O matko.
Nie wiem, czy wy to widzicie, bo to jest takie tyki. Ale to wygląda strasznie. Chciałem ci powiedzieć, że twoja kawka jest po prostu za słaba. No bo jest mniej część, więc mini kofeiny. Ale myślałem, że po prostu zrobisz normalną kawkę. Czekaj, muszę jeszcze raz, mam drugą szansę. O matko, to wygląda naprawdę źle. To jest ciężkie. Zostawiłem cię na 10 sekund samym. O, ta samym. Wyszła lepiej. Ta lepsza. No. Słodkie, widzisz tu pojemnik. Pojemnik, czyli. Teraz robimy banany. Czy tego trzymałeś na podłodze i teraz mi będziesz robić jedzenie? Muffinka, nie, ja pasuję. Ja nie robię z tobą. Ładnie, bananowo. Jakiś mini challenge, no. Giga challenge, to ja rozumiem. Na przykład byśmy już kupili... Już miałeś. Giga pushina byśmy kupili. Chcę mini pushina. Mini? Okej. Tak, chcę mini pushina chociaż dzisiaj. Tu wyłów sobie. Gdzie on jest? Tu już nie ma mini pushina. Ty jednak nie wyłowisz sobie sam. Tak jak ci się nudzi, pograj sobie mini padem. Żartujesz chyba sobie. Powiedzenia. To jest fidget toys. Trochę zaszalałam i już zrobiłam kolejne dania. Zobacz, tu mamy już gotowe jabłeczka. Jabłeczka. Tu mamy drugie jabłeczko. Karmelizowane jabłeczka z żelu. Nie, to jeszcze tak słabo zastygło. No to ładnie. Ale damy radę, proszę bardzo. Tutaj mamy już banany. A nie, może najpierw to. O, najpierw frytki wyjmiemy i pokroimy na tej desce do krojenia. I nawet masz tutaj wyznaczone, gdzie idą fryty. A, szpatułka jest brudna. O nie, w czekoladzie ją zostawiłam. Dobra, to może najpierw zajmiemy się jednak bananami. Zmiana planu. Proszę państwa, zmiana planów, ja tutaj się śpieszę. Mam dużo klientów w mojej mini restauracji. Ty robisz mi po prostu śniadanie. A, to już śniadanie, to już tak, za sobie. Tak, godzinę ja robię. No kłamę! Jedne banany. Maczamy. Jeszcze trzeba będzie posypać, ale to na sam koniec. Najgorsze, że to obok bananów nawet nie leżało. Posypy będą na sam koniec, one uratują sytuację. Nie będę komentował tego nawet. Jeśli pytacie mnie o najgorszy challenge, jaki w życiu robiłam, bobo jedzenie. Bobo jedzenie było pyszne. Bobo jedzenie mówi, było straszne. Na początku mówiła, przecież to takie dobre będzie. Bo kupiłam złą kaszkę. No i potem płakała mi, ja nie chcę tego jeść, ja nie chcę. Ona normalnie potem te bobowruty wszystkie doprawiała solą, pieprz. Mówi nic nie dało. Nic nie dało. Posypy? Na nasze banany w czekoladzie, na słono. Miałem mieć jedzenie na słono, mam na słodko. Super. No, wyszło jak wyszło. Bo śniadanie zawsze musi być na słodko dla nie. mnie. Niemy frytaski i będziesz miał frytaki. One są takie lekko słonawe. No i Kitek, twoje jedzonko jest gotowe. Tak się prezentuje mini żarcia. Ja jestem ciekawa tej kukurydzy. Ja spróbuję tą kukurydzę. No, uważam, że wygląda dziwnie. Dawaj. Jak guma dorzuciła, tak... Może się nie, może tylko się je te granulki. Co? Ale powiem wam, że to jest jeden z najlepszych zestawów kracie, jakie robiłam pod względem wykonania. Serio, coś mi się podobają. I szef kuchni, muffina, proszę bardzo. Smacznego, przetestuj. I no co? Ła. No co ty? Piechota, tak? Nie? No pod względem wykonania jest fajnym zestawem. Smakuje jak jakieś mango. Nie! To jest mango! Zdradliwe mango! Jak nie mogę nic dzisiaj jeść normalnego, to idę spać z moim homisiem. No weź, Kitek! To chociaż czekaj, przykryję cię, dobra? Czy źle czuję. Przykryjemy cię mini kocykiem i już. Nie, że... Żebyś nie żart, to jest moja pizza! To jest twój kocyk niby! Na stópkę sobie wezmę. Podobał ci się challenge, Kitek? Dałeś radę? Nie gadam z tobą. Dobra, Kitek, proszę bardzo, chociaż ty mini pushinek na dzisiaj. No jesteś tu. I oni wyjdą za siebie i będą szczęśliwi. Kitek, co? To jest chomiś i kot. Kot zje chomisia. Tylko kotek jest mniejszy niż ten chomiś. Chomiś się nażarł. Dobra. Nieładnie się zachowuje. A ja mam nadzieję, że ten challenge wam się podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę dla naszego Kitka. I co moje... umiejętności kulinarne. A my z Słodziakiem widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!